Odliczasz czy już nie? Ja już odliczałam. A, to nie potrzebujesz już? Aha. No już odliczyłam. Cześć, witajcie, to my. Kolejny dzień naszego customu na Halloween. Jest Desełko ze mną. Jestem. Zakasza. Jest. I Torgus. Cześć. I jestem ja i tutaj mamy fajną salę, tak? No, mamy fajną salę. No, wskoczyłam sobie na pierwszy, niby się nic nie dzieje. Na drugim ale się na którym? Aha, ja się na tym palę, spoko. A widzieliście tam po lewej jakieś ostrza? Będzie się pewnie powrót. Okej, okay, no na tym się nie palę. Dobra, zobaczmy. Można zapisywać dalej. Na tym? Można. Tu? No tu się nie palę też. Tu się też nie palę. Tutaj też nie, jestem prawie przy rączce, ale no ja też jestem prawie przy rączce, nie czaję tego. A, tu się palę. Coś czuję, że powrót. A są jakieś podpowiedzi, które nie palę? Po lewej, nie, ja nie rozróżniam tego, po prostu ja też nie czaję. Metoda prób i błędów, chyba. Na no bo tu? Co? Ej, tu też się palę. Uuu, to teraz mam zagwózdkę. Ja nie wiem gdzie, tu? A teraz tu. To mam zagwózdkę. Wyczaiłem chyba. Wiecie gdzie się nie palicie? Gdzie? Tam na tych... gdzie Boże, maski? Na tych, tam gdzie nie ma masek. A, właśnie. Dobra, że one nie patrzą. Aha. Że one nie patrzą. Aha! Tam, to gdzie... fajne. Fajne, okay. Tak. To teraz dobra. Wyczaiłem. To dobra. Jak macie ściany ja po prostu. Tylko, że ja nie wiem co dalej. Chyba jestem w ogóle w złym miejscu. No ja jestem prawie przy nie, rączce. To pali, kurde. No to gdzie jest... dalej może powiesz? Czemu to? Aha, ale ja no nie to wiem to na nie którym jest. Jesteś. Ej, ale kurna. A, okay. Tylko wiecie co tutaj... Aha, tu nie pali. A ale teraz? Ci... Jestem na środku tak jakby. Jesteś na środku? Nie. No jestem. No ale z tego nie, to środka pali. To już nie wiem gdzie. Nie. No ja też jestem na środku, ale wszędzie jakby... No właśnie, tu na środku to już nie czyli co, nasza tak teoria szlak trafił? Znaczy no ona... Kuźwa. O co chodzi? Ja jestem w oknie, w tym takim przejściu. Ale jak? Jesteście na środku? Tak. Mhm. No więc tak. Ze środka, jak patrzycie w stronę okna, no. To musicie wskoczyć, chwycić się łapkami przy tej kolumnie, przy tym oknie. Aha, ale nie wejść po tym, wiem. Tylko łapkami prze, wiecie, wiem. Do okna. Tak, tak i chyba z tego okna trzeba po tą łapkę, ale to będzie też beznadziejne skoku, widzę. No ale to nie był cheat, tego, to co teraz robiliśmy na tej na tych łapkach? Nie wiem. A co? Ważne, że działa, nie? Wiem, że... Co tam? A chyba, że coś tam, słuchajcie, na samym końcu jest coś, co wyłączy to. No właśnie. Ja idę tam zobaczę. Nie, do tej łapki to tak powiem wam, że słabo. Co tu jest? To są drzwi. Drzwi, jakieś. Ale są zamknięte. A coś po drodze nie było na górze, albo mi się wydawało? Dobra, mam to. Jestem przy łapce. Aha. A, tak wyskoczyć, to trzeba będzie wikingową trochę stópką. Trochę wikingową, tak. Serio? No dobra, ale powrót jest taki, że muszę się znowu tego złapać rączkami, tak? Nie wiem. Oh, tak, dobra. O, no ja, do tej ja nie mogę do tej łapki doskoczyć, tu shifta, będzie mieć problem. Z shifta mi no brakuje. Shifta nie, shifta ona nie doskoczy. Pełny rozbieg. Bo mi przy pełnym rozbiegu się nie chyciła. Pełny więc... rozbieg i stópką wikingowską mi się udało. Także już byłem, wiecie, na krawędzi, za kiepsko. Krawędzią. Zaczyna się. Ale już mam rage'a. Gdzie były te drzwi? Czy one się otworzyły? A mocno jak ja to... wykręcić. No ja mocno, mocno. Jestem na wysokości mocno. Tego mniej więcej, ale... ale... Dobra. Kurde. To ja czekam na was, żeby nie było. Kurde. Otworzyły się te drzwi ogólnie, nie? Jak podnieśliśmy. To jest taki bardzo kaprawy banana, bardzo kaprawy. Tak, powiem wam, że jeszcze bardziej przeszkadzał mi ten kloc, który tu stoi. Znaczy ta kolumna, nie? No ja wyciągnęła te łapki, ale się nie chyciła, a miałam wrażenie, że ładnie wyskoczyła. No, ja też tak o, mam. Jest, Boże. Jest? A to też poczekam. To następne, dawajcie. Jeszcze chciałbym stąd wrócić. Ale to już łatwo, to na rączkach, nie? Aha, no tak. Na rączkach. Sama na to wpadła. No. Ale Desełko, pamiętasz jaka była umowa? No nie idź tam dalej. Nie, no nie idę, absolutnie. Dlaczego mam mieć? Nie ma takiej opcji. No tutaj w sumie to można by było tak troszkę na tym rożku. Dobra, jestem. No. Można tak. Trochę tak... Można troszkę na rożku. Cheatować, no. Można tamtego tak trochę przejść. Dziabnąć, nie? Tak, dziabnąć go. Dziabnąć rożka. Dziabnąć rożka. Dziabnąć rożka, no.
A powrót jak? Wszyscy? Nie, no, mam. Tak ja samo, nie mam. Na rączkach, nie? Bez rozbiegu. Wskakujesz, chłapiesz się rączkami, aha. No i znowu wiesz, i obchodzisz dookoła, go dookoła. Nie? Obchodzisz. No, dokładnie. No ja jeszcze nie mam, także... No spoko, dobrze, spoko. Dobrze. No, ale no są momenty tutaj challenging, są, faktycznie. No, challenging. No kurde, nie... Ja już myślałam, że to jest kwestia tylko zagadek. Nie wybiegnę z tego. No bo po pierwszej lokacji taki... się wydawało, że tak będzie właśnie, nie? Że nie wiadomo gdzie skoczyć, gdzie iść. A teraz już taki parkour typowy. Nie? Czy ja lubię parkour, bo wy będziecie UB nagrywać, nie? Ja nie wiem, znaczy ja nie mam z kim. Już powiem ci, że nie wiem. No tam można się... Też wizualnie chyba ten custom tak dupy nie urywa, nie? Wiecie co? Mi się też tak wydawało, ale tak? Jeśli chodzi o gameplay, on jest, aha, zajebisty. To jest po prostu mega gra. Nam się strasznie podoba, poza trójką, bo ogólnie jest... Tak niesamowite poczucie humoru. Trójka była taka, trochę odstawała od reszty, ale poczucie humoru i w ogóle rozwiązania, poziom trudności, coś jak tu. Okay. Tylko jeszcze bardziej nietypowe z rozwiązania. Nietypowe rozwiązania. No to ja lubię coś takiego, jak coś mnie zaskakuje w customach. Bardzo i bardzo dużo nas nauczył ten custom stuberskim, nie? No to jest fajne, że jeszcze jakiś custom może czegoś nauczyć, to jest super. Tak. Ale dupę urywał po prostu poczuciem humoru, myśmy płakali ze śmiechu stumberskim. Jak tam, Grzesiu? Nie potrafię tego zrobić. Dasz radę, trzymamy kciuki. Spróbuj przebiec trochę po tym, tak jak... Dobra, jest... zrobiłem. Od razu powiesz, że nic zrobi i już. No magia nie zrobię działania. Tak, dokładnie. No. Mówmy tak częściej. Nie zrobię tego od razu na wstępie. No i jak weźmiesz tą łapkę, to na z powrotem na tą kolumnę wskocz bez rozbiegu, złap się łapkami, no i dookoła, nie? Dobra. Jak już będziesz tu w oknie, to powiedz. No już jestem, możecie iść. No to czekaj. Jest cutscenka. To cztery. Fajna muzyczka. No, fajna. Tylko, no. Ta smutna. Taka nostalgiczna. No, taka, bardzo. Tak, no, nostalgiczna, chciałem to powiedzieć. Z ust mi to wyjęłaś. No, widzisz. To jakieś prawa autorskie znowu będą. Lepiej gadajmy. No. jakieś zawłoki maski leżą pod prześcieradłami. Dobra. Ja to po prostu pewnie przyciszę bardzo mocno. Ja mam dość cicho, tak, pełno mam trupów. Nadzieję, że się nie dowalą. O Jezu, tu jakiś... Pod prześcieradłami masz? Tak, no. No, takie okrwawione. Creepy to jest. A ten z gęby wychodzi w ogóle, spoko. Nie to mam. Z gęby wychodzi? Jeszcze tego nie mam. A, jest, dobra, mam takie. Jezu, ja nie mam nic takie... z gęby. Alieny w gębie tych się... Szpitalne klimaty. Aha, okej. Trochę silent. Kluczyk jakiś trzeba. Zwłoki, matko boska. Widzę, że będzie jakiś przeciwnik też. No, Mięcho. Może liczę na to. Tam jest ten taki Jezu, mutant z Tinosa. Widzę z Tinosa, Antarktydy też. I on coś trzyma. On nie ma róży? Różyczkę trzeba chyba. Włożyć. To jest sekret, różyczka chyba. Różyczkę? Nie wiem, tak mi się wydawało, że no też widzę to. Kurde, wy jesteście dobrzy w tych sekretach. No właśnie, ja przecież nie trzymał to chyba. Nie widziałem. No to będzie... to widzimy ostatni. Piona. No, bez kitu. To będzie ostatni, tak, bo mamy 4 na 5. No, no i dobra, co no teraz? No dobra, co teraz? Prawo, lewo, słuchajcie. Idę pod takim kamieniem. No ja też weszłam. Taki, o, taki rożek, tak? Tak, taki no, rożek. No, to jest czołgane. Co za muzyka? Kamieniem rożek. Pająk tam jest! Aha, jeszcze muzyka mi się włączyła. A czemu tu jest takie okienko? Coś tu trzeba zestrzelić? Nie wiem. No właśnie. Bo z boku tam takie mięcho wisi. No i wisi. Ale ja tam nie wchodzę, tam jest pająk, pitole to. Nie wchodzę tam, nawet nie ma takiej opcji, idę stąd. Idę tu później. Ja tam idę. To idź, powiedz mi, czy coś tam jest. Jest pająk, który mnie ale... zjadł. Aha. Zabił mnie, ale trzeba tak go słuchajcie... od... Na raz jakoś... mnie wziął? Co ja miałem tak mało życia? Ja miałem całe życie. Ale to może być, Grzesiu, taki pająk, pamiętasz Mists of Avalon. Były pająki, które po prostu wychodziły i jego trzeba jakoś uwagę jego odwrócić. Aha, czyli to jest nie ma. Może dlatego jest to okienko, może dlatego trzeba mu mięcho jakieś tu wrzucić. Możliwe. O Jezu, muzyka. Dlatego tam wisiało takie na. Ale w ogóle jest coś takiego dziwnego na podłodze. Taka dziura, nie wiem o co chodzi. Tak, tu chyba trzeba. I nawet druga taka widzę.
też między tymi głowami, nie wiem o co chodzi. A gdzieś już dalej poszliście? Nie, w tej głównej sali jesteśmy. Zakrwawiony. No, ale myślałam, że dalej w tym rożku. W tym rożku nie, to co tutaj na górę, gdzie są te łóżka. No ja poszłam, gdzie te zwłoki, tak, te łóżka, dobra. No ja tam byłem, ja tam nic nie widziałem, idę po schodach teraz. Aha. O Boże, tu jakiś ale, bo na tej katsence pokazywało mięcho na hakach, nie? Tam ludzkie, nie? Tak, tam wisiało, takie kadłubek wisiał, nie? Więc myślę, że o to chodzi docelowo, że trzeba... Go nakarmić. Słuchajcie, mam strachy na wróble. Trzeba dostać do tej lodówki. Mam strachy na wróble. Czyli co, nie wiem, gdzie ja poszedłem. To jest ta druga, to takie główne przejście, tak? Jakby na wprost. Do góry, takie tak. O, jest dźwignia. To o Jezu, o Jezu, o Jezu. No to też idzie tam. Muzyczka ładna. Piękna. Słuchajcie, apteczka wisi na łańcuchu, tak fajnie zrobiona, jak chcecie. A nie widziałem. Malutka apteczka. Ale shit, nie zauważyłem. Jest, widzę, no. Też się tak w powietrzu bierze, jak wtedy ten artefakt. No, fajnie, fajnie to zrobione. To jak będę wracał, bo to na tych schodach tam było, tak? Tak. Okej. Na poprzednim łańcuchu nam uciekła apteczka. No uciekła. O Jezu, ile to jest, słuchajcie, przejść. Zionie ogniem. I co tutaj jest? Tu tam była taka kratka pod wodą, ja tego właśnie nie ogarnąłem. Zastrzelić. Właśnie ja ominąłem na razie to. Nie wiem, może tam coś jest. O Boże, nie wiem co tu robić. Tylko jak to zastrzelić, jak właśnie mamy czym. To się właśnie przesuwa, spoko. Co, ona nie może kucnąć? My gdzieś nie mamy... Nie, w wodzie nie kucniesz. Ale to tak troszeczkę na tej rampie. Próbowałam. No udało się. No, to cofnijcie się troszeczkę do tyłu. Okej. Okay. Nie, ja wiesz, zrobiłam sposób. Leciałam do przodu, strzelając i szybko się schylając. Dobiegła jakby trochę dalej, bo normalnie w tym miejscu by się nie schyliła. Tak sposobem, wiecie. Dobra, co chodzi. A co to jest? Aha, to jest trochę na wróble. No to tu byłeś? Ale tam coś jest w ogóle? W tej nie wodzie? Nie płynęłam jeszcze. Aha. Nie płynęłam. No, ominęliście, tak? No, na razie strzeliłam. I idę sobie na prawy boczek, tu bo tam są wróble. No są wróble. Znaczy, znaczy strachy na wróble. No są. Ale w tej wodzie ona się tak patrzy na to? Na tego strachu? Aha, no są. Jak się idzie pod tą wodą, byliście tam dalej, to ona jest taka katsenka, pokazuje znowu w tę stronę tego, trzeba diament włożyć, dobra, nieważne. Aha. Diament trzeba tam czyli włożyć? Diament. Tak, bo ten strach ma wróble, ma pod sobą na badyniu. No ma, ale nie można go ruszyć jakoś, nie wiem co chodzi, czy to można przesunąć go w jakiś dlatego sposób? Tutaj jak się idzie tą wodą, to pokazuje, że no jest to diament, tam jest morda węża. Ale Jezu, wiecie co, tu jeden posąg... O, tam wiecie co, to jest dźwignia, to jest dźwignia. Posąg ma kluczyk w gębie. Serio? Tak. Kto ma? Góry. Posąg coś, ma no, po prawej. Ma tak, a te takie... Dźwignia, rogi. No. Rogi to są, to, jest są dźwignia. To jest dźwignia, tak. I co to zrobiło? Aha, kratkę otworzyło, tak? Tak. I w tej kratce ja tam utknąłem. W ogóle dźwignia fajna, podoba mi się. Ten pewnie. No, tak. A to nie jest to takie, co klucz było widać? Było, tak, mijaliśmy. Chyba no, tam. Jest tu ten. Mhm. Ale teraz tak, krzyż się chyba przesuwa i przesuwa się taki kloc też w rogu. No jest, no. No właśnie ja na... Nie bo wiem ja mam... o co chodzi, bo za bo tym mi się wydaje, ja bym zrobiła tak. Zamiankę taką jakąś, co? Nie, czekaj. Tam na dole ogólnie jeszcze są. Wiecie takie... co bym zrobiła? Bo generalnie jest taka dziwna podłoga w miejscu, gdzie jest ten klucz. Mi moim zdaniem trzeba przesunąć klocek pod klucz, tam z zakrawki i ona go wyciągnie. Klucz jest tam, gdzie kostek wisi i ten wąż. W poprzednim odcinku, w poprzednim jak ogrywaliśmy, to było widać ten klucz zza szyby. Wiem. Tym, że strach na wróble uniemożliwia chyba przesunięcie tutaj tego... tego krzyża, no. Tego, trzeba go zniszczyć. Jakoś. No właśnie, tylko pytanie jest jak. A byliście tam na dole? Może ten właśnie krzyż trzeba gdzieś przesunąć, bo to są takie na podłodze plamy. Ja tak, nie wiem, co chodzi z tymi plamami. Ale zobacz tam niżej jeszcze, nie? Jest taka klapa, czy taka tekstura. Ja spróbuję to tam zrzucić. Ja myślę, że chyba ten krzyż trzeba zrzucić, wiecie? Na dół, no. Bo prędzej ja tak tu robię. Jest jakiś bo moim zdaniem miejsc. Trzeba przesunąć ten strach, żeby można było ten klocek przesunąć pod ten klucz i sobie rację. Klucz zabrać. Też tak, masz rację. Dokładnie. Tak, da się zrzucić krzyż. Da się zrzucić. I teraz na tą teksturę tego... No, tej czachy chyba, tej czaszki, nie? No. Dobra. Bo tam obok a tutaj, tej coś gdzie krzyż, jest. Są też dwie takie plamy właśnie na podłodze. No są, ale to chyba to nie... Ale chyba wszędzie już widziałam te plamy. No tak, to już się powtarza. A, to plamy nie.
I tu chyba ta klapa się otworzy, nie? Ta obok. Mhm. A, bo coś ze strachem. A nie! Bo coś ze strachem. Podniosła się maska! I tam jest na klucz do włożenia. Czy to jest na ten klucz, który zdobyliśmy przed chwilą? Chyba tak, tak, może. Chyba tak. Tak, tak, Mystery Key. Wow, czyli to nie była ta dziurka na klucz tam wcześniej. No. No ale... Wow. Dobra, czyli tu jest klapa. A to jest sekret! Sekret! I to jest tu! Wow! No to fajne, o, ma różyczkę. Te sekrety akurat są fajne. Tak. On nie Jezu! No ja się spodziewałam tego. No, tak myślałem, że wstanie. Okej. Okay. Ale ja myślałem, że mnie zacznie atakować, ale on nie zaatakował. Lewitują. Dobra, dźwignia co robi? No, pewnie wyjście. A jest jeszcze tutaj coś? To dalej nie wiem, jak zlikwidować strach na wróble w takim razie. To może... Ja mam alternatywę. Coś mi przyszło do głowy, ale nie słuchajcie mnie na razie, bo to może być głupota. No ja chcę na razie jeszcze tutaj się rozejrzeć, bo fajne pomieszczenie. No fajne, ale gdzie my wrócimy, bo aha... Do głównej sali. O Jezu, taki kawał. Tam na dół? Tak, tak, bo to jest tak, wyjście. Tak, do tej klapy, tam jest sekret. Tą, mamy, słuchajcie, no powiem wam, że w Challenging 5 sekretów jestem z nas dumna. No ja też. No słuchajcie, cztery osoby. To jest ta apteczka, może tak? Może być inaczej. To co teraz robimy? Wchodzimy znowu na górę? No wchodzę tu, no bo trzeba cię zrobić z tym strachem. No mam alternatywę, zaraz zobaczymy, czy ona zadziała. Jezu, jaka kamera, weź. Tu jeszcze coś było poza... Tylko to jest głupie, ale nie wiem, może przez to, że ale ta kamera... Takie... Proszę, nie, właśnie nic, wiesz, tylko różyczka była, no. Okej. Ale... Kurde. Ani znajdźki żadnej, nic. On się tego stracha nie da? Nie. Zniszczyłem strach na wróble. No jak? Jak jest, idziecie tą wodą... No. Tam gdzie kratkę zestrzeliliśmy. No. Wiem sekret, co jeszcze powinnam zrobić? No i teraz to, co tu ma... Dźwignia, dźwignia. A, no dźwignia, no bo wyjść sobie musisz. Musisz wyjść. I idziecie do tej jaka wody. Jaka dźwignia? No jest taka zaraz naprzeciwko tego, co tak rzygał teraz. To dźwignia jest. To jest wyjście, nie? Żeby wyjść. To? To rzygało. No, ten... no zdobyłaś sekret? Dobra, wiem chyba o co chodzi. No to rzygał ten mutant, jak zebrałaś sekret. No, no dobra, zlikwidowałam to. Mhm. Nie rzygał. No tam dobra, no... No ruszył się, nie? Dar mordę, tak, nie? Aha. No, no, tak, tak. I? No i wychodzisz stamtąd, tam jest dźwignia w tamtym pomieszczeniu. No, do głównej sali i znowu wracasz tutaj do tych strachów na wróble. Dobra, i idziecie do tej wody tak, i jak zmienia się kamera... Z sali, ja nie wiem, no, ja wy, no przeciągnij dźwignię, zobaczysz gdzie wyjdziesz. Ale... Dźwignia, gdzie tam gdzie jest sekret, jest dźwignia. W tej w tym sali, pomieszczaniu, w tej sali, tak. Mhm. To muszę zejść na dół, czyli tam było jeszcze coś, no, dlatego pytałam. Czy jest jeszcze coś, czy sekret? A nie wiem, gdzie mam ustawić. Aha, jest dźwignia, kuźwa. A tam... Desełko, zrobiłaś już to, tak? Z tej wody trzeba zestrzelić ten strach ogólnie, nie? Tam jak taka kamera się no zmienia. Dobra, ale on nic nie zostawia. Myślałem, że zabierzemy ten diamencik. Ale nie, nie, bo my musimy kloc ten przestawić. Ten krocek, on nam hamował drogę, żeby kloc tak przestawić, żeby zabrać klucz. Tak. Od węża. Tylko wiecie co, ja nie wiem jaki klocek, któryś się przesuwa, tak? No tak, tak, tam niedaleko, to koło tego krzyża. Nie z czaszką. Aga, jesteś już w głównej sali? Nie z czaszką, to, taki wrogu. Gdzie weszliśmy, jestem gdzie gęby. Mam no, no to idź teraz do tych strachów znowu. Masz wrogą? Znaczy do tej wody, w której byłaś, nie? To jest bez czaszki, tam gdzie wody? Był krzyż. No tam, bo mówiłaś, że byłaś w wodzie, prawda? Tam gdzie zestrzeliliśmy kratkę. Mhm. Aha. Masz to, no, tak? Tak mam, woda. Tak, przesuwam. No i jak będziesz szła, to w pewnym momencie będzie taka dziwna kamera. No, pokazuje i musisz stamtąd strzelać w stronę tego stracha. Zauważysz, że on się przesuwa w pewnym momencie. W ten diamencik trzeba tak z tak, dołu, nie? Tak, 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 bo to jest znowu jedyny moment, gdzie można strzelić tam. Bo jak ona by kucnęła, to i tak by to nic nie dało, nie? Przy nim. No nie, trzeba było tak, tak z niższego pułapu jakby. Okej. Strzeliłam. No i dobra, no i teraz idziesz do strachów, zabierasz kloc. Wiesz gdzie jest kloc? Tam gdzie krzyż tam gdzie był krzyż i są takie dwa klocki. Jeden się przesuwa, jeden nie. No i podstawiasz sobie, weź sobie zerknij, widzisz tego kostka wiszącego po środku tylko jakby? Jeszcze tam nie doszło. Dobra, dobra. Klocek, no. Zobacz sobie tego kostka po środku, żebyś wiedziała, gdzie pchać ten klocek. Widzisz kostka wiszącego po środku? Do tej sali, gdzie te... Gdzie są strachy. Mhm. Wisi, nie?
No, tam między tymi wężami. Tak, i ten wąż po lewej stronie, zobacz sobie za kratą, trzyma klucz. No tak, tylko że jak przesuwam to... I teraz podsunąć trzeba ten klocek, który jest tam w pomieszczeniu, gdzie był klucz, w to miejsce. I wchodzicie na klocek i zabieracie klucz. Dobra, ja to mam. I czekam na was przy dziurce na klucz właśnie. Przy której trzeba użyć tego klucza. Dobra, przesuwam to. Boże, ale że ty, Desa, o tym pamiętałaś, o tym kluczu, o tym wężu, masakra. Podziwiam. Tak, ja w ogóle nie widziałam, bo ja zwróciłam uwagę w poprzednim odcinku. Jeszcze mówiłam nawet o tym. No, a to co mi się wydaje, że to było 100 lat temu, już bym o tym nie pamiętał. Było wczoraj. Ale serio, ale mam takie wrażenie, że w ogóle jakbyś na to nie wpadła, to ja w życiu bym sobie nie przypomniał, że to był jakiś klucz w wężu. Chyba nawet w pierwszym odcinku to było, nie? Dobrze, no, i teraz tak. Mam ten klucz i muszę teraz tam wrócić, tak? To gdzie to było? Tam, gdzie te zwłoki, znaczy te takie w prześcieradła. Tak. Bo w ogóle tutaj tak nie wchodzę, tak się rozglądam. Za tą kratką tam jest jakieś mięcho, więc taka mięsarnia. Znaczy pewnie, wiecie, takie, pewnie będzie jakieś coś do wzięcia, co będziemy mogli wrzucić pająkowi. Temu pająkowi. Tak. Myślę. Tak, obstawiam. Dobra, wzięłam klucz i co? No i dobrze, no i lecisz tam do tej głównej sali z powrotem znowu, do prześcieradeł, nie? No, zwłoki przykryte prześcieradłami. No, co mówiłaś, że na katsence są prześcieradła, nie? Zakrwawione. Nawet ten klucz się jakoś nazywa, coś mit. Mit to mięso, nie? Tak? Aż tak? Zobaczę, tak. Czym się wydaje? Tylko zaraz zobaczę. Pokażcie, a gdzie ja mam ten klucz? Mit? Tak, pantry key jest. Tak. Mhm. A to nie jest, że to nie jest suszar. Mięsna spiżarnia. Nie, spiżarnia. Mhm. Bronze rose, silver rose, golden rose, platinum rose. Zobaczcie. Ale to czemu cztery różyczki? Aha, bo jeszcze serce mieliśmy. Serce. Mhm. A gdzie? No. Bo ja oczywiście zgubiłam. No spoko. No tamte czekamy. Prześcieradełka, nie? Z głównej sali tam się wchodzi. No bo były tam, w sumie mamy trzy przejścia. Jedno już jest otwarte, jedno się szło do góry po schodach. Tak. Jest no jeszcze trzecie, nie? A tu też się wchodzi tak troszeczkę po schodach. Troszkę. No. Na lewo pająk, na wprost te schody takie długie, tak, a na prawo masz te takie właśnie prześcieradła. No ja się wiecie. Na chusteczce do nosa zgubię. I otwieramy tą spiżarnię. Tak. No dobra, to a już jesteś, tak? Jesteś już, tak? Tak, tak, tak. 3-4. Właśnie weszło. Okej, to otwieramy. I jakieś mięsiwo, słuchajcie, tak? Tylko które? To ludzkie? A tego się nie przesuwa? Pewnie się przesuwa. Klatkę można przesunąć. A tu się nic... Tam jest trup w tej klatce. I wisi nad nami takie mięsko, kawałek takie inne. Jest? Aha. A jest, widzę. Mhm. Dlatego ta kratka suwana. Aha, tak. A jest, dobra, jest taki pindolek. No. A w tej kratce jest taki mutant, widzicie to? Tak. Taki jak z dodatku do TR3. Tak, pamiętacie te mutanty z dodatku? Do TR3. Tak, do Golda. No, Gold. Strójki. No, strójki. Strójki. Tylko że z tego dodatku. Nie pamiętam. Dobra, czy tylko tu jest to mięso, nic poza dodatków tym? Niestety, ja już, wiecie... Dobra, i ja teraz tak, słuchajcie, wtryniam to mięso i dzida. Nawet tam się nie zastanawiam, ja tam przebiegam tą salę. No ja też wiesz, wtryniam to. Ja się boję, że to mnie ukąsi. Masz to mięsko. Boże, zbugowała mi się. Lara, ale biegnie mięso. Tak, on poszedł. Poszedł? Popatrzę sobie na niego, jak idzie. Poszedł żryć. Mhm. I fajne te rozwiązania, akurat mi się podoba. Smelly meat! No, on tam zajada, nawet fajnie pokazane jak zajada. No dobra, apteczka wisi, lewituje, jakby ktoś chciał. Na... Nie wiem, czy nie. Nie wiem, czy ja chcę. Mhm. Ja sobie wezmę. Ja myślę, że jak on tam żre, to wiesz. Tak, już nie ma problemu. Żeby mnie od tylca nie zaszedł, kuźwa. Myślę, że nie. Niech on tam zje. I... Dobra, to jakiś trupek. To jest jakieś kucane coś? Mhm. Trupek. Gdzie macie kucane? No przechodzi się, znaczy kucane, no taka wnęka. Tu ugane. No. Znaczy trzeba przykucnąć na chwilę. Tu? A gdzie tu się idzie? A, tu, dobra. Tu jest jakiś blok do przesuwania. Jakaś drabina jest, tak? Jest, tak? Tak. Aha, tu pewnie. Matko.
A, to jest ten powrót. O, zabiło mnie. Pff. Ale... Siakło mnie także. A co tam jest? No ten powrót, ja to widziałem. To jest powrót, powrót? Już... A my już mamy to serce? Ile my mamy? Znaczy jakiś artefakt? A mamy no przecież. No zdobyliśmy. Artef... Rączkę. Aha, dobra. Znaczy dwie rączki, tak? Kurde, jak to zrobić? Dobra, udało się. Tak? Aha, bo ja wpadłem, tam dziura jeszcze jest. Kurde, zabiło mnie. O Jezu. Nie wiem, w którym momencie... A, te noże, no ja o tym właśnie jak wchodziliśmy do tej sali, ja mówiłam o tym. No ja tak samo widziałem to. Ja tego nie widziałem. Nie. O, bo... Padam tą łapę i zaraz zobaczymy co... Pewnie na brama się otworzy. Myślę, że tak, nie? No. Ale ja te pierwsze jeszcze nie włożyłem, więc no, ja muszę włożyć dwie. Aga, weź tak z prawej strony zjedź mocno. No z prawej. Mocno przytul się do ściany. Ale to ja tam nie wchodzę, poczekam. A ile mamy minut? Kończymy? Czy jeszcze? Nie, no pobiegacie. Nie czuję czasu w ogóle. Jeszcze. Nie mam... Mamy poczucia. Sporo, spokojnie jest 20 minut jeszcze. A, no to spoko. Dobra. I co? No wtryniamy łapy i idziemy. Dobra, to wchodzę tam. Mam kaccenkę, czekajcie. Powtryniacie, gdzie? No, rączki. Widzę artefakty róży. Tym trupom. No bo mamy artefakty, nie? Dwa, rączki takie. Ale gdzie się z nim? Tam na środek? Na wiesz co, po lewej, po prawej stronie są takie trupy wiszące. Tak. Trzeba im tam wtrynić do nich. Mają taką dziurę, nie? Ja myślałam, że tam w środek trzeba wliść. Kuźwa. No jest ta róża, jest. Odnęłam. I co to by było? Na tyle? Czy będzie jakaś walka? Wygląda mi to na jakąś arenę. No może być walka. Aha, mamy teren. Ja w ogóle nie zarejestrowałam, że ręce zbieramy. Okay. To jest artefakt 4-3 gold. No właśnie. Ale Aga mówiła, takie... że dodatki nie za bardzo. Ale chciałam wam powiedzieć, że tylko raz przeszłam dodatki i to na nagraniach na kanał. Tak? Tak. Wow. Po prostu jakoś tak... Ale to ty na ślepo nagrywałaś te dodatki? No tam z Peo mi pomagał, bo ja nie znałam dodatków. Czaję. Ja grałam tylko na konsolach, a na konsolach dodatków nie było. Później oczywiście na PC grałam, ale też jakoś tak nie interesowałam się. W ogóle trójka to było bardzo trudno dostać, bo nie była w Polsce wydana, nie? Przecież. Dobra, mam jakąś cutscenkę. Ale jaka długa ta cutscenka. Kurde, no. Ale widzę, że to tak po drugiej stronie... A który stronie z goldów wam się najbardziej podobał? Jedynka, dwójka czy trójka? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Że co, jeszcze raz? Golda? Który z goldów najbardziej wam się podobał? Jedynka. Później trójka. Myślę, że trójka. Mi trójka, tak. No tak. Mi też trójka. Pomimo, że lubię bardzo dwójkę, to jednak nie. Ja nie wiem nawet jak one się nazywały, nie kojarzę w ogóle, bo ja to miałam jeszcze w Holandii kupiłam na płytach. Tam gdzie była taka Irlandia, jakieś takie celtyckie... To trójka. No to mi się podoba. Dobra, skończyłem się cutscenka dopiero. Przesuwam tutaj na prawo taki głaz. Jest, widzę. Aha, przesuwasz go, tak? Tak, bo tu jest przejście dalej. Nie. Ale głaz czy klocek? Głaz? Znaczy, matko, klocek, no, mówię no, to, klocek, myślę klocek. O tym. Mhm. Nie wiem, gdzie wyjdzie. Od razu na prawo czacha, taka, do przesuwania. Boże, jak się skończyła cutscenka. Boże. Mam cutscenkę jeszcze. Jezu, jak się przestraszyłem tego, ja pierdolę. Ale jak, gdzie odsuwasz to? Znaczy, pchamy to. Hasz. Dobra, okej, jest. Widzę, że dźwignię tu mamy, ale... Jakieś kolce? O co tam mam? A, tu się ginie. Uwaga na kulę. Kula, tak? Mhm. No jest. Czy można ją przesunąć? Tak. Kurczę, można przesunąć. To może w ten dół, tam są takie kolce, bo ja tam wpadłem przed chwilą. Że kulę można przesunąć, tak? Tak, można przesunąć, tylko pytanie właśnie w jakim kierunku i w jakim celu. Ja w tą dziurę, w te kolce. A, w te kolce, tam gdzie ten posąg jest? Tak, tam gdzie ten posąg, bo ja tam wpadłem, może to zniweluje te kolce, czy coś. No może, no dobra. Aha, tu gdzie jest pocąg. Pocąg. Pocąg? Pocąg. Tam nie za... mogę tego popchnąć. Ten kuźnie, klocek, tak? Rozumiem. Tak, weszliśmy za klocek. O co chodzi? Dopiero kasetka skończyła, więc... No i tam będziesz miała taką kulę. Jak ona zleci, to trzeba... Tu są takie przy posągu kolce i trzeba to wrzucić właśnie. To... Znaczy, taki, ja nie taki, wiem, czy tam taki trzeba. Mamy plan, ale czy tak, to... Tak, no właśnie, nie wiadomo. No robię to, ale jeszcze tego... Aha, tą kulę tam. No, tak. No. No wskoczyło to tam. No tak? I co to się zrobiło? No te kolce a są? A możesz zeskoczyć teraz tam na dół? Bo tam były kolce, wiesz? Bo tam były kolce, tak ja tam teraz zginąłem.
Mogę. No to aha, no to dobra. Tak. A coś tam jest ciekawego? Rewolwer. Ouuu! No to chyba będzie jakaś walka. Rewolwer? A cię... oh, aha, na postumencie, no jest. Z dzioba nic nie wyciągam. Jak tam Aga? Ale nie mamy celownika. Mam kulę. Po co ci celownik, jak będziemy z kimś walczyć? No ale może nadzieję, rewolwer że... też może być do czegoś, żeby gdzieś wycelować, nie? No ale jak nie ma celownika, chyba że go przeoczamy. No nie? Chyba, że jeszcze gdzieś będzie do zdobycia też, nie? Rewolwer. A co, z buzi coś można wyjąć? No nie, próbowałam. No dobra. Nie byłoby. No to... No dobra, to co, wracamy na górę, tak? A to jest też Monkey, czy nie? No właśnie, bo tu widzę tą bo... dźwignię. No widziałam tam przejście takie, dlatego się zastanawiam, czy to jest Monkey. Się zastanawiam, czy czasem... Możliwe, to... że to jest Monkey. Ta kratka, nie? Mhm. Ta kula niby dała. Zniwelowała kolce, które tam kula były, wiesz? Okej. Okay. Boże, chyba się źle chwyciłam. O Jezu, zjechałem tu, a to chyba nie jest dobry pomysł. A jak tego Monkey się tu chcecie chwycić? Żeby właśnie tą dźwignię chcę zobaczyć, przeciągnąć? Czy to jest... Tak, to jest Monkey, mhm. Gdzie były te kolce? No, ale to Monkey... No tutaj jak leciała kula, no ten posąg masz, to... Ale nie. No ale to Monkey to co wam to da? To nie, ja wam Monkey nie da. To ja mam do kratki. No właśnie, do dźwigni. No właśnie. O to się rozchodzi. Mam ja nie jeszcze wiem... dalej pchać tą kulę? Nie, co no z tyłu, za kulą jest przejście. Aha, Jezu. Dobra, nie wiem. Nie ale wiem, nie wiem od jakiego momentu mam się chwycić tego Monkey tu? Tu ale przyszliśmy? To i tak nam nic jakby. Tylko chciałbym nie da, wiedzieć. Bo... Skąd skakaliście, wiesz, że złapaliście się tego? Ale ja się nie złapałem, bo i tak ja się dla mnie złapałam, to jest bez sensu. Ale do kratki, już ci mówię. Tak jak wyszliśmy stąd, tak jak przesunąłeś cyklocek, tak i wyszliśmy tutaj. Aha, to tutaj, dobra, no to tą stąd, pochylnię. Z tych, tak, z tej pochylni. Dobrze. No tak, tylko że to nas jakby... Nie. Do zestrzelenia. A tu do góry nie, tu też... A nie, tu się da, tu jest jakiś spad. No ale to tylko na drugą stronę nas tam, ja też tam byłem. Aha, i tu jesteśmy po drugiej stronie tej kurde, wody, nie wiem teraz, tak? Tak, nie wiem co tu robić, czy zostawiamy tą lokację z tą dźwignią tu? Bo to kurde... No nie, ja ją na razie zostawiłem. No właśnie, tutaj no nie ale ma... to co nam pozostaje innego? No tu jest przejście dalej. Ja no dalej tu jest przejście po drugiej pochylnią, stronie. Tak, tak. No ale jak ja mam tam przejść? Jak to jest nie do przejścia? Nie, no normalnie, tam możesz się wrócić, nie? Mhm. To mam się wrócić z powrotem, tak? Przez tą wodę. Tak? No nie musisz przez wodę, bo jest skrót, taką pochylnią możesz się wrócić. Nie wiem o co chodzi, ale... Ale możesz też przez wodę, nie? Mhm. Możesz. Bo ta woda nie zabija, bo ja nawet nie skręcałem. No ja też. Jezu. Zabija? Nie wiem. Aha. Tylko co to mi da, że my tam przeskoczymy? Tu jest kratka zamknięta. Tu jest kratka zamknięta z tej strony. Aga, co tam? No, wzięłam rewolwer i nie wiem co tam. No to my teraz też no, nie wiemy. No my też nie jeszcze wiemy, no. Minima. A tą tam dźwignię to co? No właśnie nie możemy nie do niej jak się dostać. No. Wiemy jak się dostać, bo Monkey to jest Monkey. To jest no Monkey właśnie, nie? Ej, czekajcie, widzę, dobra, i widzę chyba kratkę, którą można rozwalić z pływami, tylko nie wiem jak tam. To chyba, a nie da się tej drewnianej kratki z pływami rozwalić? Nie no, wiem. No nie wiem, o której mówicie. Tak, no widzę tylko ją. Jak? Jest taka kratka, no ale ona nie jest nadszarpnięta w żaden sposób. Ale to jest taka drewniana, to przeważnie do... są takie do... Tak? A może obok... to jest klocek do przesuwania? Obok bo chodzi wam tam po drugiej stronie przepaści. No nie wiem, ja strzelam taką jedną po kratkę, drugiej stronie ale ona przepaści się nie rozwala. To jeszcze jakąś inną. Chyba jeszcze. Tam jest taka morda czerwona, tam taka poświata za tą kratką? Nie wiem, bo no, ja no jest nie coś widzę, takiego. Bo się tu zsuwa no to wszędzie. Próbuję tam, ale to nic. A to nie, to są normalnie metalowe kratki. Tak, metalowe. No. Ja nie wiem, czy my mówimy o tym samym, ale okej. Okay. No tylko jedne ja są kratki. Tylko po drugiej stronie przepaści kratkę. Ale co tu zrobić? Słuchajcie, ja nie wiem jak przejść przez tą przepaść, więc ja nie wiem jak wy to robicie. Nie, ja nie przechodziłam, tylko z daleka ją widać. To jest przepaść po pochylniach i rączkami się trzeba tak łapać. Tak, tak, właśnie. Ale... Mhm. I tutaj w sumie... Nie, no nie i co? Jestem teraz, jesteśmy teraz z tej drugiej strony, no i co? Jesteśmy i to nic nie dało. No właśnie. Bez sensu. Nie ma to nic? Może tu coś jest. Ale po tej kratce nie da się wspinać na przykład? No, a ja to nie jest na drabinka? I co, to coś... aha, nie z tej strony. To nie jest drabinka, taka jak była, wiecie, przy tych wiatrakach, nie? No, no, rzucam się na to, ale nie. Ale nie, nie, dupa. O co chodzi? To
to pochodnie. Tutaj też są, jest jedna kratka, też zamknięta. No jest, no wiem, o którą ci chodzi. Nie wiem, na pewno trzeba jakąś tą dźwignię przeciągnąć. Ale jak się tego manki drugiego złapać, nie pytajcie. Tak, ja myślę, że tą dźwignię. No ale jak to zrobić, nie? Jezus, spadłem, przepaść. Ale to jest dramat. Mój pies szaleje, jak coś to sorry. Dobra, ja wczytam jakiś poprzedni save. No bo tutaj powrót... Ja jestem, nie, jeszcze poprzedni. No tu się wrócić teraz? Nie, ja nawet nie wiem jak wrócić, ja dlatego wczytuję, bo to jest ale jakiś dziwne, dramat. Ale no, bo tu nawet nie ma jak wrócić. Nie ma jak wrócić. Ciężka sprawa. A tutaj wydaje, jak że coś się... trzeba zrobić z tą kratką. Najpierw. Ale którą? Tą naprzeciwko, jak stoisz twarzą do tego, wiesz, tam gdzie spychaliśmy kulę. No ale kratka. Ta kratka jest zamknięta, wydaje mi się, nie? Tak, dlatego mówię, że wydaje mi się, że najpierw coś z nią trzeba zrobić, ją jakoś otworzyć, bo wydaje mi się, że ona jest wejściem do tej drugiej manki. Może gdzieś coś pominęliśmy. Czekajcie, trochę tutaj może po brodze w tej wodzie. Też tam brodziłem, ale... Tego klocka się nie da z drugiej strony wypchnąć nijak też, nie? Nie. No muszę zrobimy cięcie, nie? No ja... zróbmy. Ja i tak muszę do kibla. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem i co trzeba było zrobić? To była ukryta dźwignia. Po prostu trzeba było z drugiej strony wypchać ten klocek. No i proszę bardzo, okazuje się niestety, że jest to czasówka, ale nie wiemy do końca, no gdzie ona prowadzi. No mniemamy, że tam właśnie gdzie jest magii. No słyszałam ten dźwięk otwieranej. No było słychać, ale w ogóle tak nam nie wiem, ja tutaj brodzę. Legendy, legendy. No ja też brodzę, nie zadziałał mi ten sprint. Znaczy przez nie, ja już powtarzam. Ja mam 50 sekund przy przepaści, spoko. No ale wy jesteśmy, czekajcie, no chyba, że wy jesteście z... Moment. To. Idziemy znowu tak samo dookoła, te dookoła, dwie przez te przepaści, tak jak szłaś cały czas tak tam tutaj drogą, nie? Okej, no właśnie, bo wcześniej mówi się przez skrót, a nie powinno... Nie, przez skrót się nie da. Do dźwigni, nie? Skrót jest pochylny i on się nie da w tamtą stronę. Mamy w ogóle notę z legendy, słuchaj, no, tak tak powiedział. No ja się skupiam na czasówce, którą już powtarzam kolejny raz. Na razie idę pierwszy raz i... Ja mam trzy razy. Mierzam do tego. Ja mam dramatyczną golonkę. Znaczy, no, co to za dramatyczna golonka, nie mam no masz tak, dramatyczna golonka, nie mam tego. Ja tak dramatycznie wygląda ta golonka. Czemu to mowa mi nie no, ja miałam żółwkę, nie? Chciałam powiedzieć wyżałowana czasówka, powiedziałam żółwka, torzmała golonkę. Zginęłam znowu, ale ja sejwuję to. Nie mogę tego zrobić. Słuchajcie, jak ja byłem, to miałem 10 sekund, to było za mało. No ja mam 37. Zdecydowanie 10 sekund. Mam 55 i dopiero na łapki wskakuję na ten. Super, ja 45 na łapki! Łapki! To nie, coś. No ja to wtedy zrobiłem. Teraz jestem w połowie łapek, mam 45 sekund. To zrobisz to na luzie. Jezu, ale ona nie może tak brodzić, ona przez tą wodę też tak brodziła? Ale nie brodzi, no na sprincie. No to też zrobiłem, a ona mi brodzi. Dziwka, przepraszam. Kurde, jak to zrobić na sprincie, jak ona brodzi? No nie wierzę w to, zaraz się ściągnę. Aha, w środek. Ale nie w środek, ja zaczynam sprint, ja zanim ona jeszcze nie wleci do tego. A no, no tak. Tylko ja biegłam środkiem, bo tam też od razu masz taki, no, wiesz... Kurde. Nie, zanim wlecisz do wody, to cały czas trzymaj sprint, nie puszczaj go. No dlaczego ona się nie... Bo na środku jest też wyjście lepsze, nie? O to mi chodzi. No tak, tak, jest lepsze wyjście. Nie, nie wiem jak ja to zrobię. Słuchajcie, patrzę sobie, 20 sekund i idę już na manki. No zrobisz to na luzie. No, chyba tak. Ja nie mogę się wybić z tego, jakie to jest popieprzone. Ej, to jest zajebiste. Ja to jest zajebiste. 7, 6, 5, 4, zrobiłam to. Ja tego nie zrobię tak chyba. Ale zostało mi 3 sekundy do końca, jak wlazłam przez bramkę. No jak ja tak wtedy wykręciłem, no o co chodzi? No tak, jeszcze tutaj strać czasu dużo, nie? No głupia. Znaczy głupia, fajna. Ja teraz pewnie tutaj nie wskoczę na tą rampę, znając mnie. No weź! Tylko zapisujecie sobie, nie? No tak, ale to wiesz. Tylko nie, myślę, że nie ma innej opcji, jak zrobienie właśnie tego. Sprint musi być w wodzie. Musi być sprint w wodzie. Dobra. No ho, larwa! 10 sekund mam i idę manki.
9. No nie, to nie zdążysz. 8, 7, nie 6, zdążysz. 5, 4, 3, 2, 1. Jezu! Udało się. Tak? Wow. Tak. Ostatnia sekunda. Wow. No to super. Pięknie, nie było tak źle w sumie, nie? Ale ja jeszcze nie zrobiłem. No, ale myślę, że ja zrobiłam. No kur! Ja mam 14 Dobra, sekund. To ja czekam. No idziesz lasem, ja sobie się tylko machnęłam tą dźwignię naścienną i robię cięcie. Ciekawe, zaraz się wkurzę! Ja nie zdążę. Albo to nie, pójdę sobie jeszcze śmieszne. Do kratki i poczekam tam na zbawienie, ta kratka się zdarzyła. Torgus? Ja to nie, ja no to nie, jeszcze nie wyłączam, bo ja to muszę posłuchać. Tak, bo to są, nie. Wiesz, to są smaczki tyłem, bryłem. Ona zeskakuje tam! Smaczki takie. Takie, nie? Bluepersy! Przodem! No to nie smakałaś! To nie jest śmieszne. Yes. Ona się, gdyby ona się tyle na tym manki nie bujała, ona się 2 sekundy buja, dosłownie, bo patrzę na timer. Ja mam ponad 15 sekund, jak nie wiem, jakby się tego manki złapać, zaraz mnie coś potarga. Dobra, ja czekam przy bramce. Dobra, mam 13 sekund, jak jestem na manki, zdążę? Może. Ja miałam ponad 15 sekund, ja mam i nie chciała wejść, słuchaj. Dobra, 5, 4, nie zdążę. 3, 2, no to ci mówię, że ja miałam ponad 15 i ona nie wchodzi. Właśnie tamten... Dobra, udało mi się, ale cheatem. Jak ty to zrobiłeś? Dlaczego ja mam ponad 15 i ja nie mogę zejść z manki? Ta bramka mnie tak jakby już spychała, ale jakoś przez nią przeniknąłem. Prawda, miałeś tak samo? Tak. Znaczy, może nie przeniknąłem, po prostu jakoś udało się. O Boże. Że ta kratka... Ale macie ją zamkniętą za sobą, tak? Ona się nie otworzyła po czasówce. Nie. No ja stoję tuż za kratką, mam iść dalej? No, jak se nagrywasz, to ja jestem przy tej kratce tam następnej przy przepaści otwartą. Okay. Ona wam się też tak masakrycznie bujała, jak wskoczyła na manki? No tak, bo musiała się chwilę zatrzymać na tym manki, nie? Jesteście przy kolejnym manki, tak? Nie, ja jestem przy taką kratką, którą... Ja też. No tą dźwignię zrobiliśmy sobie, czekamy. Ja mam zrobić dźwignię też, dobra. Idziemy powrotem. A to jest furtka, czy takie... No taka bramka. No bramka była taka. Była jesteśmy bramka? Tu, gdzie ta róża. No jesteśmy, ja się boję, że te węże tu ożyją, czy co. Idę ją ale zabrać. Ja zanim ją zabiorę, to jeszcze tu posprawdzam. Aha, tu można... No ale sekrety mamy wszystkie. Mamy wszystkie. No ale może jakieś znajdźki jeszcze? Jak zabierzemy. Apteczka duża. Gdzie? Jest za wężami po dobra. Prawej. Dobra, mhm. Widzę, jest boss. Aha, super. Po prawej stronie apteczka duża. Za wężami. Za taką pochylnią też. No i bossami są hydry. Okej. Okay. No. No dobra. Czemu nie mogę zebrać tej... A z drugiej strony może coś jeszcze? A jest. A nie poszedłem na tylko. Ej, ale czaszka jeszcze powiem jest jakaś. Powiem wam, że nie wiem. A z drugiej strony coś jest, tych węży? Nie widziałem, nie byłem tam. Aga, byłaś? No właśnie skaczę teraz. No. Nie czaję tego. Tu chyba dobra, nic nie ma. Chyba wiem mniej więcej jak... Aha! Dobra, no zabieram tę różę, już tam pokaż. Nie rozumiem tego. O Jezu, już coś leci do mnie, kuźwa. Ale to będzie męczarnia. Nie wiem, jak to przejść. Bo ta czaszka jest dramatyczna. Bo przecież, żeby zaatakować, to musisz podejść bliżej do tych hydr. Bo inaczej to gówno daje, nie? Mhm. A, mieliśmy tą czaszkę w tym, we właśnie. Jezu, co tu się dzieje? Głupie. Będziemy to milion lat bić. Jezu, przecież ja w ogóle żadnej hydrze nawet nie zadałem jednego obrażenia. No ja coś tam zadałam, ale... Dobra, ale bierzesz rewolwer, czy...? No, rewolwer już zużyłam. Nie, ja to będę bić 5 lat, serio. Frustrujące to będzie. Czekajcie, no to... Bo to trzeba zerknąć w momencie, kiedy ona ogień ma, tak? Tak, trzeba w nie strzelić w momencie, jak ma ogień i jeszcze nie dać się tej czaszce zabić. No. Jakiś tu sobie tutaj patent znalazłam na to, ale... Jaki? W sensie? No trzeba... Tu są takie... Chowam się tu, gdzie są takie pochylnie, wiesz?
No wiem, o co chodzi, no. Kuźwa. Dobra, wezmę teraz trochę rewolwer. Tam są wszystkie klocki za tymi, może za nimi się można trochę. Ja tak biegam od prawej do lewej. I też tak szybko, bo ja jeszcze pistolcami cały czas, nie wiem czy to dobrze. No ja już pistolcami, bo nie mam po prostu... A ja jeszcze w ogóle nie strzelam niczym innym, więc może powinnam na chwilę. A zabiliście chociaż jedną? Nie, nie, coś ty. Nie. Nie wiadomo znaczy, jak... No to ze zwykłych, no nie? No ja na razie jeszcze rewolwer mam. Nie, już nie mam nic. Muszę, u mnie głośno się zachowują, super. Nie słychać. Nie słychać, nie słychać. No ale zaraz będzie. Tu mamy akcję też, więc... No, mu za głośno, więc spoko. W ogóle one są jakieś nas samonaprowadzające dramatyczne. No są, są, są. Taką czachę my mieliśmy właśnie w WBS Tumberskim. No nie, ale czemu? Kurde. Jeszcze nam... Aha, pluła nam pszczołami, czy coś takiego. Tak? Aha, ale to mówisz o tamtym. Dobra, myślałem, że tu coś zaraz będzie żygać. Nie, to szarańcze pewnie jakoś wysyłała czy coś, no. Strasznie długo. No, dobra, zniszczyłem jedną, zniszczyłem jedną. A desełko, masz jedną zniszczoną? Nie, nie, żadną jeszcze. O nie. No jedna u mnie już jakiś czas temu, tą jedną próbuję wykończyć, powiem wam, że tą jedną jest... Jak jedna zostanie, jest jeszcze ciężej. Naprawdę? O nie, skończyły mi się ten... Rewolwer mi się skończył. Wiecie co? Bardzo szybko mi się udało je pistoletami, samymi praktycznie pistoletami. Zabiłaś? Tak! Serio? Troszka znikła i otworzyła mi się... No właśnie biegałam w kółko tylko pistoletami. Nawet mi zostało jeszcze. No dobra, nie, ale jak wokoło jak ta czaszka przecież tu jest? Koniec. No bo... Jezus, nawet no ani jedna nie padła jeszcze. O co chodzi? Już nie też zwykłe... nie wiem o co chodzi. To chociaż nadrobiłam jedna trochę nie padła na koniec teraz, gry. O, to dobrze, no ale to musicie jak ten ogień, nie? Wiecie o tym. No. No tylko mówię, żeby nie było. Słuchajcie, no ja biegałam, dosłownie biegałam po środku, robiłam rolę i strzelałam od jednej do drugiej. Czasami trochę dla zmyłki taką ósemką biegałam mniej więcej. Ja się za niczym nie chowałam. Ale nie możesz stać na środku, bo cię podpala przecież. Nie, pod raz mi 3-2 podpaliło, no. Aha, to ja nie wiem. Aha, mnie właśnie podpaliło. Dobra, zginęło. I... No i strzelałam im tylko z rewolweru w pyski, jak im się zapalało. Nawet nie wiedziałam, kiedy jedną zabiłam. Później się strzelałam pusty kamień, później się skapnęło, że przecież jej już nie ma. Otworzyła. Tak. Nie wiem, no... Pięknie. Nie, masakra. Zrehabilitowałam się na koniec. 5 na 5, słuchajcie, ogrywaliśmy ten kasą w 2 godziny i 28 minut. Wow. Ale jak na każdą challenge. No próbuję wejść tam na górę, tak? Tutaj zaraz. Proszę? Ma... Dobra. Nie, już mam. Też skoczy. Przeszedłeś, tak? Tak, udało się. No. No i pięknie. Ładnie, słuchajcie, że te sekrety się udało. Dobra, że ja jeszcze nie przeszedłem i nikt się mną nie interesuje. Aha! Nie, ja myślałam, że ty. Ja już byłem pewny, że przeszedłeś. Ja też. Tak, mówisz, że tak, no pokazuje sposoby, nie, ja mówię, opowiada taktykę. Z jednego zabiłem, ale już teraz drugiego już idę kończę. Już, git. O, no. Ładnie, ładnie nam poszło, naprawdę. Dobrze poszło, ale powiem no wam, że ja dał nam wycisk. Ja mam niestety minus jeden, tak, minus jeden sekret, nie? No bo ja mam w tym... Aha, no, no, ale zabrałaś. Dobra. Ale pokazałaś, zabrałaś właśnie. Tak. Dał wycisk. Fajny, przyjemny, taki mocny klimat, aczkolwiek czuję, że wszystko zostało przesłonięte naszymi wypocinami po prostu. No coś to nie było, jest. Gdyby nie było to aż tak... wymagające, to może byłoby trochę przyjemniejsze, tak mi się wydaje. Tak. No, takie frustracje nasze tutaj były, no to prawda. Nie pozwolił mi się tymi challengingowymi momentami tak do końca cieszyć tym customem i tym klimatem, bo naprawdę i ta muzyka, i to wszystko jest bardzo ładnie przedstawione. Tak. Taki, no podoba mi się, no ale był bardzo trudny. Mi się bardzo podobały rozwiązania tutaj w tym customie, bo były takie niecodzienne, nieoczywiste te rzeczy, które tutaj wykonywaliśmy, bardzo fajne. A jaką ocenę dajecie? Ja tam nie wiem. Zostawiam to wam. No, ciężko jest ocenić, jak się nie dało wczuć w klimat, nie? Ale nie dobrze się fajnie bawiliśmy, tak? Poziom trudności był fajny, ciężki, wymagający, no tak wiadomo było, za co się bierzemy. I te rozwiązania, ja to mi się wszystko podobało. Ale...
Nie no, słuchajcie, ja mogę podać ocenę, ja dam 9. No ja nie mogę tego kostiumu skrzywdzić, bo mi się bardzo podobał pod względem tych właśnie rozwiązań, więc ja dam 9. I klimat. No ja się wahałam, waham się po prostu pomiędzy 8,5 a 9 i niech tak zostanie. Dla mnie to jest pomiędzy. Okej. No dla mnie też tak jakbym już miała oceniać się. Frodo? Nie, nie ocenię, tylko życzę wszystkim wesołego Halloween. Już po ptokach. Fucking spokojnie. Ale cieszę się chociaż, słuchajcie, tym klimatem, tą całą otoczką przynajmniej. Tak. Słuchajcie, zjedzcie dobrą golonkę. My sobie tego święta, słuchajcie, zjedzcie dobrą golonkę. Zaczną się teraz za chwilę... Na cmentarzu najlepiej. Zaczną się za chwilę kostiumy świąteczne, więc znowu za chwilę będziemy się dobrze bawić. Tak, no. Dokładnie. Dobra, no to co? To ja mam oczywiście, dziękuję. Napijcie się wódki grobowej. No. Dobra. Zeznicza. Zeznicza, o! Zeznicza, o! To jest myśl, jeszcze takie, o czymś takim nie słyszałam. Akcja znicz. Nie wiem, czy ja po prostu to tak robię. Akcja znicz. Dobra, super, dziękujemy wam. I pewnie co? Wznieśmy toas. Tak, chrusień bo uśnie. Następne święta to Bożego Narodzenia pewnie będzie następny jakiś krastom. Tak jest. Tak. To dziękujemy wam. To dziękujemy, no i do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.